Kochani, i witam się z Wami niezwykle serdecznie. Na wstępie tego materiału chciałbym wszystkim bardzo gorąco podziękować za tak wielkie zainteresowanie aukcją i naszymi gołąbkami. Na portalu Gołąb Sieci u Radka Pająka mogę powiedzieć, że pierwsza część aukcji przeszła bardzo fajnie. Zostały wszystkie gołąbki, znalazły nowy dom. Nowych nabywców mam tylko nadzieję, że wiele z tych gołąbków okaże się tak zwanym strzałem w dziesiątkę i będą super rozpłodowcami, czego życzę sobie, ale i przede wszystkim Wam, żeby jakość tych hodowli udało się poprawić. Dodam tylko, że druga i ostatnia aukcja rozpocznie się w najbliższym czasie. Także wpadajcie tam, szukajcie. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli kolejne nasze gołąbki znajdą nowych nabywców. Będzie to, tak jak mówiłem wcześniej, ostatnia aukcja. Nie będzie raczej już możliwości nabycia żadnych gołąbków, ponieważ robimy to tylko raz w roku. Tyle ogłoszeń, moi drodzy. I przejdźmy do clou dzisiejszego materiału. A będzie to film zdecydowanie inny od wszystkich pozostałych, ponieważ będzie to film o motywacji. Lecz nie będzie to film o motywacji gołębi, a o motywacji Was wszystkich. Chciałbym Was troszeczkę zmotywować i wiem, że ludzie, którym naprawdę ten sezon dał ostro w kość, którzy jakby nie widzą już dalszej drogi dla siebie, no trudno będzie przekonać, jak to mówią, nieprzekonanych, aczkolwiek spróbujemy, podejmiemy tutaj rękawice. I teraz jak to zrobić? No, ja myślę, że najlepszym będę ja przykładem, jak bardzo w bólach, jak bardzo szło nam pod górkę na początku naszej hodowli, aż do chwili obecnej, w której się właśnie znajdujemy. A więc, moi drodzy, rok 2011, będę mówił w skrócie, kto będzie chciał szczegółowo dowiedzieć się o historii naszej hodowli. Jest film nagrany, jest to, trzeba byłoby cofnąć się tam bardziej do początku, jest szczegółowa historia, dlatego będę mówił krótko i zwięźle. Rok 2010 w zasadzie, gdzieś tam pierwsze przymiarki, tato w Niemczech, czasopisma, przywozi do domu, czyta, patrzy, kalkuluje, zapada decyzja o budowie gołębników. Bez kompletnie żadnej wiedzy, bez znajomości tego tematu, jedyne gdzieś tam jakieś artykuły, wtedy jeszcze te filmy, myślę, nie były aż tak popularne, budujemy własnymi rękoma, w zasadzie to tato buduje pierwszy gołębnik, ściąga od swojego przyjaciela z Niemczech jakieś gołębie. Gołębie, których rodzice super wyniki, z nadzieją, że przeniesiemy to na nasz grunt. Dodam tylko, że naprawdę w owej chwili nie mieliśmy zielonego pojęcia o tym sporcie. Ponieważ tata już jakiś czas temu trzymał gołębie, ale były to lata 70., 80. i jak się szybko okazało, to, co było kiedyś z tym, co jest w chwili obecnej, nie ma naprawdę nic wspólnego. I teraz, przywożąc z naprawdę wyselekcjonowanej hodowli gołębie, myśleliśmy, że wszystko zrobi się samo. I jakim było to wielkim błędem, przekonaliśmy się już na samym początku tej drogi. Jak już mówiłem, zbudowaliśmy gołębnik, karma była jaka była, nie oszukujmy się, była to pszenica, jęczmień i jakieś tam drobne dodatki, ponieważ nikt nie miał zielonego pojęcia, że istnieje wdowieństwo, że istnieją karmy z worka, cały szereg suplementów dedykowanych do gołębi, do sportowców. W każdym razie zaczynamy tak, jak było to kończone w roku 80 bodajże którymś, kiedy jeszcze byłem małym bajtlem, tutaj powiem. I
I powiem krótko. Super gołębie, nowy gołębnik, wszystko powinno się zgadzać. Niestety, brak naszej wiedzy bardzo szybko dało sobie znać. Po pierwszym locie, dodam tylko, że lotowaliśmy w owym roku oryginalnymi, w znakomitej większości oryginalnymi DV-ami. I co ciekawe, po pierwszym locie konkursowym zdobyliśmy prowadzenie na sekcję. Czyli gdzie tu jakaś tragedia? No wygląda na to, że wszystko od razu było super, hiper. No nie do końca, bo o ile po pierwszym locie te gołąbki przyszły naprawdę znakomicie, później było już tylko gorzej. Przez nasz kompletny brak wiedzy, kompetencji i tak dalej, wsadziliśmy gołąbki na lot drugi, który, o ile dobrze pamiętam, był jednym z ostatnich naszych lotów. Oczywiście były te gołębie młode. Straciliśmy 3/4 stada przez naszą nieumiejętność, przez nasze to i zostaliśmy z pięknymi gołębnikami, a bez gołębi i tak naprawdę udział nasz w lotach skończył się. Mamy tu pierwszą tragedię książkową. W roku kolejnym było już tylko niestety gorzej. Ponieważ, przyznając się szczerze, gołąbki były tak słabo zaopiekowane, tak po prostu nie widzieliśmy rzeczy, które dzisiaj są dla nas oczywiste i niedopuszczalne i tak dalej, że przyznam się szczerze, zdarzało się tak, że wywieźliśmy gołąbki na trening, ja otwieram klatkę, one spadają w dół zamiast lecieć. Była to tragedia. Ile mogliśmy, tyle umieliśmy gdzieś tam. Próbowaliśmy pukać do jakichś doktorów weterynarii, ale wszyscy wiemy, że no nie do końca to wszystko było no tak robione, jak ma być. I przyznam się szczerze, że wydawało nam się, że już te gołąbki trochę lepiej wyglądają. Wsadziliśmy na pierwszy lot około 100 sztuk i teraz pytanie za 100 punktów. Ile wróciło do domu z tego lotu? Przypominam, był to pierwszy lot z roku 2012. Już spieszę z odpowiedzią. Na 100 gołębi wrócił jeden. Oczywiście sezon lotowy zakończony. My głowy zwieszone. Kompletnie nie rozumiemy, co się dzieje. Gdzieś tam potem jeszcze pewnie udało nam się, że 4, 5, 6 może gołąbków jakimś cudem powracało kiedyś i zostaliśmy totalnie z niczym. I bodajże w roku 2013 było już troszeczkę lepiej, troszeczkę tego zdrowia było więcej, gdzieś tam zaczęliśmy szukać, czytać, studiować i tak dalej. Jak wszyscy dobrze wiemy, oczywiście wiedza tak zwana papierowa, książkowa, niekoniecznie z praktyką, zawsze idzie i choć było lepiej, to no to nie było dobrze, delikatnie mówiąc, i kolejny krach. Wtedy wszyscy klepali nas po plecach, że będzie dobrze, pewnie część gdzieś tam się pośmiechywała na boku i zdarzyło się coś takiego, że dodam tylko, że nadal nie leciliśmy na żadnych praktycznie suplementów, nie używaliśmy, karma była jaka była i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, totalne dno, zaczynamy od zera. I pamiętam, że wszedł nasz gołąb do jakiegoś starszego hodowcy, i on postanowił się, opowiedziałem mu naszą historię, on postanowił nam opowiedzieć, generalnie pomóc nam, i dzień po dniu, jak zaczął nam opowiadać, co te gołąbki potrzebują, chwyciliśmy się za głowę i po prostu stwierdziliśmy, że jest to jakiś pic na wodę, że to jest niemożliwe, żeby tyle tego wszystkiego było potrzebne, i no i niestety nie skorzystaliśmy. Mówię niestety, bo myślę, że byłoby
dużo lepiej. Później, gdzieś tam w szczerej rozmowie z tym swoim przyjacielem, od którego wzięliśmy te gołąbki, który naprawdę nie potrafił zrozumieć, jak to możliwe, że ginie wszystko. Tato usiadł z kolegą Pitrem, porozmawiali sobie tak zupełnie szczerze. Delikatnie zostało nam nakreślone jakby suplementacja i Peter zaproponował, że kupi paczkę do siebie i do nas, tata odda mu pieniądze, podzielimy się porówno, napisze jakiś tam wstępny zarys i tak dalej planu lotowego. I to w zasadzie tyle, co też uczynił w roku 2014 na gołębie młode, bo oczywiście na stare nie było żadnego sensu, nie kończyliśmy tych sezonów. W 2014 przyszedł jakiś mały przełom, gdzieś naprawdę zaczynało być fajnie, tych konkursów zaczynało być dużo. Dodam tylko, że niestety nie dostaliśmy jakby wiedzy, jak dbać o zdrowie gołąbków, bo suplementacja, karmy i tak dalej to jedno, a jak wszyscy wiemy, no choremu gołębiowi nie pomoże żadna, absolutnie żadna suplementacja i no, ale gdzieś tam już to zaczęło procentować i te wyniki troszeczkę się poprawiły, nawet zdobyłem wicemistrza sekcji oddziału i tylko przez to, że jakoś tam nieumiejętnie umieliśmy typować, braliśmy te na takie najbardziej okazałe gołąbki, oczywiście nie zaciemniane z pierwszych lęgów, bo takie fajne byczki, jak się potem okazało, no one już się rozpierzyły i no i o ile z całości udało nam się wygrać bodajże w tej sekcji, to znaczy z całości to my nie mieliśmy takiego mistrzostwa, ale generalnie wygralibyśmy, to osoby lepiej typowały i byliśmy drudzy. Dlatego gdzieś tam jedna podpowiedź, druga, trzecia, w 2015 gruchnęło, spadło na nas naprawdę coś niesamowitego i przysiadamy przy tych młodych, jesteśmy bardzo zmotywowani, wiedza powiedzmy podstawowa jest jakaś tam, zdobywamy mistrzostwo oddziału ku naprawdę zdziwieniu wszystkich, wielki, wielki sukces, który dodał nam ogromną, jakby wam to powiedzieć, dostaliśmy ogromnych skrzydeł, że wreszcie coś drgnęło i to zaraz na poziomie mistrzostwa oddziału. Dodam tylko, że jeszcze bodajże rok wcześniej, wcześniej, w tym roku 2013 pojechałem na rozdanie tych nagród i tak sobie patrzę na te wszystkie pucharki lśniące po stołach, tu jak koledzy dostawali, zapragnąłem mieć tylko jednego, żeby go czyścić, patrzeć na niego z dumą i tak dalej, i tak dalej. No i po kilku głębszych, po zakończeniu, jak komuś tam mówiłem, że naprawdę marzyłbym chociaż o jednym takim pucharze, obojętnie jakim małym, jakim dużym byle był i mógłbym sobie na niego patrzeć. Usłyszałem, że o, mówi, bracie, tu jest kolega i został mi pokazany kolega, który bodajże 20 lat czekał za pierwszym pucharem, po czym wstaje, że tak powiem, w stanie skazującym kolega i potwierdza, 20 lat czekałem. No ja stwierdziłem, że tyle czekać nie mogę i w roku 2013 zdobyłem ten pierwszy upragniony puchar. Wracamy teraz z powrotem. Jest ogromny sukces. Wszyscy zachodzą w głowę, jak to się stało, kto to w ogóle jest, ponieważ nie mieliśmy, praktycznie mieliśmy żadnych znajomości, nie znaliśmy nikogo. W oddziale nikt nie znał nas. Robiliśmy gdzieś tam swoją robotę na tyle, ile umieliśmy. Byliśmy tak zwanymi no-name'ami. Zupełnie, kompletnie, prócz kilku kolegów zaprzyjaźnionych z sekcji już wtedy, no tak jak mówiłem, nikt za bardzo nas nie znał. A tu taki sukces,
duże zdziwienie, jak zawsze, kiedy ktoś się wybija gdzieś tam na arenie sekcyjnej, oddziałowej czy tak dalej, no to wzbudza jakąś tam sensację i podobnie było u nas. I pamiętam, że te same gołąbki w przyszłym roku również zdobyły jakiś fajny wynik na gołębie roczne. Nie pamiętam dokładnie, co to było. Aczkolwiek znowu gdzieś tam byliśmy pięterko wyżej, lecz niestety kolejny ten brak wiedzy, brak kompetencji i co by powiedzieć, nie kończyliśmy sezonu lotowego. Także moi drodzy, powiem krótko, żeby już tu nie opowiadać dnia po dniu. My do 2017 roku nie kończyliśmy sezonów lotowych. Zdarzało się, i to bodajże zdarzyło się w roku 2017, że o ile dobrze pamiętam, nie chciałbym tu przekłamać, ale generalnie no, nie to do końca się liczy, bodajże 2-3 loty przed końcem prowadziliśmy, bądź byliśmy tam gdzieś na drugim miejscu i jeszcze gdzieś tam te gołąbki nam tak przykucły tak zwanie i padliśmy. Lecz wszystko co najgorsze zdarzyło się w roku 2018. W 2018 roku nabyte gdzieś skąd gołębie doprowadziły praktycznie do zapaści naszej hodowli, ponieważ wdarła się do nas ogromna choroba, która spustoszyła calutki rozpód i co gorsza, zaczęło przechodzić na gołębie lotowe. I szukałem pomocy u naprawdę bardzo cenionych w Polsce specjalistów i przyznam się szczerze, że nie udało nam się nic zdziałać. Powiem więcej, dokładnie chyba 3 tygodnie przed pierwszym lotem praktycznie można by rzec, że podjęliśmy decyzję, podobną jak wy dzisiaj często, o zakończeniu hodowli, ponieważ tak wiele było tych porażek. Ja już nie chcę tutaj wszystkich opowiadać, że na przykład pamiętam takie coś, jak już zaczynały nam w miarę fajnie wychodzić loty krótkie, nawet bym powiedział bardzo fajnie, gdzie naprawdę zdobywaliśmy czołowe lokaty, były to w sekcji, gdzieś tam dość czołowe już na oddział, no przychodziło pierwsze 500 i sojków nie ma. I dokładnie pamiętam, jak jeden z hodowców podszedł do mnie i przed bodajże pierwszą 500-ką, gdzie naprawdę szło nam super i powiedział mi prosto w twarz, mówi, no to co sojka, już wiedział co będzie, ponieważ w poprzednich latach było podobnie i mówi pierwsza 500-ka i zwiąż nogawki i znowu was nie ma. Zęby zacisłem, nie chciałem nic odpowiadać, ale gdzieś tam sobie w duchu myślałem, a może teraz będzie inaczej. No niestety nie było. Nie było inaczej i z takim czymś wszyscy się zderzaliśmy. I myślę, że dzisiaj bardzo dużo młodych hodowców też słyszą jakieś drwiny na swój temat i raczej więcej jest ludzi, którzy wyśmiewają jak ludzi realnych, którzy chcą pomóc, którzy chcą faktycznie zmienić los. Często tych młodych hodowców kwituje to tam tym, że robią sobie gdzieś tam podsumowanie, pieniążki, które traciły czas i tak dalej, poświęcenie i rezygnują nadzwyczajnie z hodowli, jeśli dalej będzie to tak wyglądać i jeśli tak mało będzie pomocy, no to zostaniemy sami i będziemy ścigać się chyba sami z sobą. To już jest takie moje przemyślenie od bardzo dawna. W każdym razie znów, bo troszeczkę cofam się do tyłu, ale chcę wam naprawdę wszystko pokazać, że to, gdzie teraz jestem, naprawdę powstawało w wielkich bólach.
mamy ten rok 2018, tak jak powiedziałem, bardzo wielu naprawdę cenionych doktorów weterynarii. Powiem więcej, nawet wykluczyło chorobę, która się potem okazała i traciliśmy wszystko. Straciliśmy praktycznie, myślę, 90% rozpłodu. No, z lotniki to już było troszeczkę tam lepiej, bo praktycznie u dwóch zaczęły się objawy i pamiętam, nie będę mówił o weterynarzach, wiecie, że nie mam tego w zwyczaju, tak wyszło jak wyszło i pamiętam wtedy, w tym konkretnym przypadku, już naprawdę zrezygnowani, wiedząc, że koniec naszej hodowli jest nieunikniony, gdzieś tam odezwałem się do Tomka Borkowskiego z Koby, opowiedziałem historię i gdzieś tam dogadaliśmy się, że dobrze byłoby przysłać jednego gołąbka i on spróbuje to zbadać i zobaczyć, co tym gołębiom jest, jakie było nasze zdziwienie, jak krótko po wysłaniu otrzymaliśmy telefon, że stado jest bardzo poważnie zagrożone, weszła to jakaś salcia i naprawdę, no dziś, patrząc na to wszystko, to objawy, powiem więcej, nawet hodowcy, którzy przyjeżdżali do mnie gdzieś tam, koledzy, sąsiad bardziej doświadczony, od razu mi powiedzieli, co to jest, ponieważ akurat w tym konkretnym przypadku, no ja myślę, że objawy są tak widoczne, że każdy, który dłuższy czas trzyma gołąbki, myślę, że nie będzie miał problemu z... Jednak, tak jak powiedziałem, my zero doświadczenia, przy czym jeszcze dodam, że poprzednia klinika weterynaryjna absolutnie wykluczyła właśnie tą chorobę, dlatego mówiliśmy, no skoro lekarz weterynarii wykluczył, to trudno, żeby szeregowi hodowcy wiedzieli lepiej jak oni, co się okazało, tak, wiedzieli lepiej jak oni. Generalnie zostało wdrożone bardzo mocna naprawa stada, zostało nam powiedziane, co mamy podać, w jaki dzień i powiem, że gdzieś tam te światełko w tunelu zaczęło się delikatnie tlić, choć niestety gąbki, które zapadały, bodajże tam działy się rzeczy jedne, zapadały na stawy, gdzieś tam spadały skrzydła, padały nogi. Też mieliśmy objawy, gdzie gołąbek, bodajże jeden albo nawet więcej, gdzieś tam dostawały takiego mętnego oka, kompletnie bez pigmentu, bez tego. No wiadomo, że trzeba było to usunąć, zrobić wszystko wedle zaleceń i powiem szczerze, że no już wyglądało to oczywiście dobrze po tej absolutnym czyszczeniu. Sezon lotowy zaczął się. Nim zaczął się sezon, gdzieś tam była pierwsza próbna kabina, raczej już bez jakichkolwiek napalania się na wynik wsadziliśmy te gołąbki, ponieważ wyglądały dobrze, co by nie powiedzieć. Wiadomo, już na tyle wtedy mieliśmy tej wiedzy i jakiegoś tam obycia, że potrafiliśmy zdrowego od chorego gołębia odróżnić. Wyglądało to całkiem ok i ku naszemu zdziwieniu gołąbki przyszły po prostu petarda. Przyszły bardzo dobrze, wsadziliśmy na kolejną próbną kabinę. Również gołąbki super się sprawdziły, przyleciały i tak dalej. Lecz niestety wtedy, jako że no nie było nam w głowie w ogóle myślenia o sezonie lotowym, nie mieliśmy ani karmy, ani jako tako suplementów. Jak wszyscy wiemy, dzisiaj sklepy internetowe, czy bodajże jakieś sklepy stacjonarne, nie ma naprawdę problemu, żeby coś tam nabyć. My skorzystaliśmy ze sklepu u pana Koźlika. Wiedzieliśmy, że tam jest bardzo szybko działane, ponieważ artykuły zamówione w jeden dzień, na drugi dzień były już u nas. Została kwestia karmy, wiadomo, transport karmy kosztuje bardzo duże pieniążki i
na pewno na tamte czasy nie było nas stać, tym bardziej, że dość bardzo dużo na leczenie tych gołębi poświęciliśmy środków. I wtedy z pomocą przyszedł nam kolega z oddziału, pamiętam, był to ogólnie bardzo znany hodowca, opowiedziałem o historii. Był to Arek Bittner, za co mu dziękuję raz jeszcze i gdzieś tam nam ogarnął karmę. I powiem wam szczerze, że stała się rzecz niewiarygodna. Stała się rzecz niewiarygodna. Te same miękkie DV-y, jak często słyszeliśmy, które już oczywiście były jakby z rodziców DV-ów wylęgnięte u nas, wtedy nie mieliśmy żadnych innych gołębi, kompletnie innych, prócz tych paru nabytych, które nam tą chorobę, że tak powiem, wniosły, zrobiły 8 mistrzostw oddziału. Praktycznie, naprawdę zrobiliśmy wynik, który myślę, że do dzisiaj nie został pobity w naszej hodowli, ponieważ później tych mistrzostw, oczywiście z każdym rokiem już były ogromne mistrzostwa, z każdym rokiem już kończyliśmy te sezony lotowe i bodajże nie było już lat, żebyśmy w czymś nie mieli mistrza, a jak dobrze wiemy, no dzisiaj tych tytułów mistrzowskich mamy naprawdę dużo, wicemistrzowskich, również bodajże 34 razy mistrzostwo oddziału zdobyliśmy. Zdobyliśmy blisko 20 razy wicemistrza, drugiego wicemistrza nigdy nie liczyłem. I jak widzicie, to naprawdę powstawało w bólach. I ja jak nikt, naprawdę ja jak nikt rozumiem was, wasze zniechęcenie, wasze jakieś tam wołanie o pomoc. Raz dostaniecie tą pomoc od kogoś, raz jej nie otrzymacie. Raz ktoś będzie sobie robił z was, mówiąc kolokwialnie, jaja. Raz uda wam się, ale chcę powiedzieć jedno. Jakaś tam ciężka praca i nie tylko ciężka, mądra praca, bo czasem inaczej. Gdzieś tam bardzo słyszymy slogan ciężka praca popłaca. Jak mawiał klasyk Rychu Peja z mojego rewiru, że tak powiem, no czasem bywa, że nie. I to się zgadza, bo czasem się narobisz jak osioł ciężko, a nic z tego nie ma tak naprawdę. Panowie, panie, ciężka praca to jedno, ale przede wszystkim mądra praca, przemyślana praca. Jakiś zarys ogólnie hodowli. Zróbmy to jeszcze raz. Podnieśmy się z tak zwanej gleby. Nie szukajmy na siłę wymówek. Jeśli faktycznie nie ma prawdziwego powodu, dla którego musimy zlikwidować, jak choroby, jak jakieś tam choroba, nie daj Boże, czy naprawdę totalny brak gotówki, czy jakieś tam problemy rodzinne, które to są naprawdę wielkie problemy. Postarajmy się jeszcze raz skupić wszelkie siły i naprawdę przejdźmy przez to razem i zróbmy coś. Poprawiajmy się. Nie liczmy zaraz na mistrzostwa sekcji, na mistrzostwa oddziału. Nie liczmy na nic. Patrzmy, żeby każdy rok, każdy kolejny rok był rokiem lepszym jak poprzedni. Może załóżmy sobie tak. Jak widzicie, zaczęliśmy hodowlę od 11 roku i pierwszy taki potężny sukces, powiem więcej, pierwszy raz dotrwaliśmy do końca sezonu w roku 2018. I dzisiaj siedzę tu przed wami i daję wam rady, które często działają. Jak mawiają górale, jak się nie wykuzysz, to się nie nauczysz.
Oczywiście, powielając stale te same błędy, no trudno będzie wam odbić się od dna. Weźmy zimny prysznic po tym sezonie lotowym i zróbmy to jeszcze raz. Naprawdę zachęcam was, podejmijcie jeszcze jedną próbę. Usiądźcie, przemyślcie, jak to powinno wyglądać. Co robiliście źle? Nie wiem, korzystajcie może z moich filmów, jeśli do tej pory nie oglądaliście. Dzwońcie jak trzeba, piszcie. Jeśli będę mógł wam pomóc, pomogę wam. I żeby to nie trwało tak długo jak u mnie, powiem więcej. Są hodowcy, u których trwa to jeszcze dłużej. Po 20 lat siedzą. Nasza hodowla dzisiaj jest bodajże 11 rok, o ile dobrze na szybko przeliczyłem, i dziś faktycznie z tego miejsca mogę wam powiedzieć, że udało nam się stworzyć jakąś markę i powiem wam, że pewnie większość z was powie, no ale no co to za marka? Marka to kojarzy się jakby z zarabianiem dużych pieniędzy i tak dalej. A ja uważam, że nie tylko. Choć nie ma nic w tym złego, ja już to powtarzałem setki razy, w zarabianiu na swojej pasji. No ja nie znalazłem tego złotego środka i jeszcze nie potrafię na tym zarobić. Gdzieś tam próbuję chociaż, żeby ta hodowla na siebie jakby zarobiła, żeby jak najmniej z budżetu domowego doprawiać. Ale marka to też logo. Logo, które jest znane, myślę, że w całej Polsce. Myślę, że większość z was kojarzy logo naszej hodowli. Gdzieś tam kojarzy moją osobę. I powiem wam wszystko, powiem wam więcej. Ja nie ma za naszą hodowlą, za naszą marką, jak ja to nazywam. Nie ma jakiegoś pilarowca, który mi mówi, co mam robić, żeby się rozpromować. Robię to sam. Właściwie robimy to sami. Robimy to najlepiej, jak umiemy. I tak jak mówię, dzisiaj nie mam wątpliwości, że jesteśmy jakąś tam marką na rynku. Rozpoznawalną. Powstał kanał YouTube w 2020 roku. Ten, na którym właśnie jesteście. Powstał też, bardzo dużo w tym wszystkim jest przypadku. Ten kanał, jak większość z was wie, powstał teoretycznie na chwilę. Powstał po to, żeby rozpromować pierwszą aukcję charytatywną, o którą zostałem poproszony. I prawda jest taka, że tak panicznie się bałem, że zostanę, pomimo jakichś tam już drobnych wyników, aczkolwiek no nie byłem ani jakoś super znany, kilka postów na Facebooku i tak dalej. I bardzo bałem się dać gołębia na tą aukcję, ponieważ nie wiedziałem, jak to się skończy, bo tak naprawdę to nikt mnie nie znał. I gdzieś tam człowiek bał się jakiegoś wyśmiania, że nie sprzeda tego gołębia za jakieś tam, w ogóle, że nikt tego nie podbije nawet, a nie mam zwyczaju podbijać sobie sam. Jeśli chodzi może o aukcje charytatywne, zrobiłbym jeszcze wyjątek, oczywiście zrobiłbym to legitnie przy wszystkich, sam zapłaciłbym, żeby tylko pomóc, a jeśli chodzi o wszelakie jakieś aukcje, absolutnie nigdy, nigdy nie robimy tego, tak samo nie namawiamy żadnych kolegów, żeby podbijały. Jaka stawka będzie, taka będzie i tak dalej. I powiem wam, że później już było wszystko, jakby mistrzowie mają lżej. I to też się zgadza. Mówię, zrobiliśmy też ten kanał jakoś z przypadku. I pamiętam, że jak było tak bardzo, bardzo źle, siedziałem gdzieś tam mega wkurzony. Chciałem likwidować tę hodowlę. I to. Pamiętam jak dziś, jak zwróciłem się
do Boga. Ja wiem, że to trochę dziwnie brzmi. I mówiłem sobie, że jak mi wyjdzie w jakikolwiek sposób, że będę potrafił lotować na jakimś tam poziomie i zdobywać jakieś dość fajne wyniki i wreszcie znajdę ten złoty środek, to będę pomagał innym. I uważam, że w jakimś stopniu mi się to udało i tak jak powiedziałem, to zrobiłem. Oczywiście, nie wszystkim da się pomóc, ale jest to też jakaś część założona, że będę tu siedział przed wami, że będę próbował. Czy ja mam jakieś chwile zwątpienia? Mam, tak jak każdy człowiek. Przyznam się szczerze, że bywają okresy, gdzie mój kanał też nie ma jakiejś takiej wielkiej oglądalności i też coraz mniej mnie to jakby gdzieś tam do tego nagrywania, kurczę, wiecie o co chodzi, zaczynam się te, bo trochę sentymentalnie się zrobiło, ale no w takich chwilach no też troszeczkę człowiek myśli różnie. Aczkolwiek z drugiej strony, no patrząc na to, jak pierwsze filmy przez, można powiedzieć, lata do dzisiaj, nawet pewnie tysiąca oglądających nie zdobyły, a dzisiaj gdzieś tam człowiek marudzi, że to są 4005 czy 6, ale jednak to jest 4, 5, 6 tysięcy ludzi, którzy postanowiło kliknąć i włączyć ten kanał, żeby dowiedzieć się czegokolwiek, ponieważ gdzieś tam mi ufacie, bo te osoby powracają i za to wam bardzo dziękuję. Jak widzicie, no staram się ze wszystkich sił wam pomóc. Wam pomóc i często też zapominamy już, abstrahując od tego kanału, od tego pomagania, od tych bóli, które przeszliśmy, o samej genezie lotowania, o tym, że to miało nas łączyć, a nie dzielić. To miało być coś naprawdę. To miała być pasja, to miała być przyjemność. To ja pamiętam kiedyś, jak bardzo mocno wpłynął na mnie taka jedna rozmowa z jednym z moich przyjaciół, Arkadiuszem Dudkiem, jak opowiadał, jak w Niemczech do dzisiaj praktycznie każdy lot, w większości oczywiście tam też się zdarza, tak jak wszędzie, jakieś tam różne dziwne zachowania, naprawdę, gdzie po zakoszowaniu te dziadki cieszą się, gdzieś tam nawet popijają procenty jakieś, śmieją się, śpiewają, potrafią gratulować sobie, a u nas bardzo często tak traktujemy to jak obowiązek. Jechać, zakoszować, uciec do domu, z nikim nie pogadać, bo po czym, przecież to konkurencja jest. Tak samo po otwarciu, szybko otworzyć, zawinąć dupsko i żyć własnym życiem. Chyba sam zamysł nie był taki. Ja myślę, że to naprawdę powinno być wielkie święto. Każdy lot, umieć pogratulować, umieć się tym bawić, cieszyć się i tak dalej, a takie zazdroszczenia, szukanie za każdym razem drugiego dna, o, ten leci, no pewnie faszeruje albo nie wiem, kręci coś w zegarze, przecież on się zna na elektronice. Powiem wam krótko. Nie każdy mistrz jest jakimś partaczem i ja bardziej i tak wierzę w to, że większość z nas i większość z tych bardzo dobrych hodowców to są uczciwi ludzie, którzy po prostu znaleźli ten złoty środek, jak ja to już mówiłem dzisiaj, złoty środek to mówiłem 10 razy. I bardzo ciężko i bardzo umiejętnie gdzieś tam pracowali na swój sukces. Bardzo ważnym też w gołębiarce jest, może i najważniejszym, i nie tylko w gołębiarce,
Ostatnio miałem pogawędkę na ten temat właśnie z moim przyjacielem Grzesiem Doroszyńskim. Jak bardzo ważne jest spotkać na swojej drodze hodowcę człowieka, który fizycznie chce naprawdę Tobie pomóc. I często taka pomoc kończy się wielką przyjaźnią. Gdzieś jest grupa ludzi, gdzieś jest. Zawiązujemy takie naprawdę przyjaźnie, nawet na całe życie. Niekiedy bywa tak, że gołębi już nie ma, a przyjaźń zostaje i ja sam tych przyjaźni mam naprawdę bardzo dużo. Jest to zwykłe koleżeństwo, bądź naprawdę ludzie, którzy są ze mną od zawsze i myślę, że na zawsze, których mogę nazwać swoimi przyjaciółmi i jest to piękne, naprawdę gdzieś udało nam się zrobić tą naszą markę osobistą, gdzieś ta różnica między takim no-name'em a osobą, która chętnie jest odwiedzana przez naprawdę często topowych hodowców nawet w Polsce. Ja tu gdzieś w tym materiale postaram się Wam powrzucać niektóre zdjęcia, które udało mi się znaleźć. Uwierzcie mi, jest to tylko niewielka część ludzi, którzy nas odwiedzili, których znacie bardzo często. Ludźmi, z którymi mam dzisiaj kontakt, których podobnie jak Wy, ja pamiętam, jak bywałem na pierwszy raz, jak pojechałem na wystawę, no przyznam się szczerze, że były tam nazwiska, o których się słyszało w całej Polsce, do których w internecie umiało się napisać jakiś komentarz pochlebny, bo jak to ja generalnie staram się nie obrażać ludzi, ci co wiedzą, to wiedzą i mnie znają. A też brakowało mi odwagi i żeby podejść, żeby porozmawiać, no przecież internetowo gdzieś się tam, prawda, znaliśmy i tak dalej, ale dzisiaj dlatego też rozumiem, jak tyle mówię Wam, żebyście podchodzili śmiało na tej wystawie, a i tak kończy się wystawa i słyszę, że no chciałem podejść, ale zabrakło gdzieś tam odwagi i chociaż no dzisiaj często o tym zapominam, jak u mnie było, mi też brakowało odwagi. Mi też brakowało wyników. Ja też byłem no-name'em, czyli byłem zwykłym, szeregowym jakimś tam hodowcą, jakich jest większość. Nikogo nie znałem. Gdzieś tam w zaciszu swojego gołębnika robiliśmy swoje z ojcem. Robiliśmy najlepiej, jak umieliśmy. Raz nam wychodziło, 10 razy nam nie wychodziło. Traciliśmy gołębie. Traciliśmy wenę tylko. Gdyby w tym 18 roku, gdybyśmy my się poddali, dzisiaj nie byłoby tego wszystkiego. Nie byłoby tych wszystkich nagród, które tu widzicie. Generalnie nie chcę teraz wstawać i pokazać, prócz tych wszystkich pucharów, a jest ich około 300, taką stertę jakichś dyplomów, nie byłoby tego. Powiem więcej. Nie mógłbym pomagać na aukcjach charytatywnych, ponieważ nie miałbym instrumentów w postaci gołębi. Nie byłoby zaś tego kanału, z którego dzisiaj do Was gadam, z którego nagrywam nasze materiały. Nie słyszałbym podziękowań za to, co dla Was robię. A i tych gorszych komentarzy, których naprawdę jest bardzo mała ilość, jakichś uszczypliwych. Nie byłoby tego wszystkiego, gdybym wtedy się poddał. Dlatego naprawdę nie poddawajcie się. Dzisiaj jest naprawdę wiele instrumentów, żeby sobie pomóc. Bo prócz literatury są i filmy. Oczywiście za tym idą też pułapki, bo ja sam oglądam bardzo dużo filmów i śmiem powiedzieć, że jakaś ilość ich
No, delikatnie mówiąc, treść jest marnej jakości, ale jest też wiele naprawdę bardzo wartościowych filmów. I wracając do Wielkich Przyjaźni, to naprawdę ludzie gdzieś tam zakładają grupy, na których też jestem, w zasadzie jestem na jednej grupie od wielu lat, z małą tam przerwą. Gdzieś tam dajemy upust tej naszej przyjaźni na wystawach ogólnopolskich. Pomagamy sobie w trudnych chwilach, co bardzo ważne. I mam już kilku uczni, jedni mówią o tym głośno, inni nie mówią. No często też jestem proszony o takie konkretne prowadzenie całoroczne. No nie jestem w stanie tego niestety zrobić, ponieważ jak sami wiecie, ja jestem sam i prócz tego, że muszę prowadzić hodowlę, teoretycznie jak wszyscy, muszę chodzić do pracy, jak większość, muszę też, w zasadzie chcę prowadzić dla Was ten kanał, taki ogólny i ja naprawdę nie jestem w stanie prowadzić 10, 20 i tak dalej osób. Niemniej jednak, kiedy się pali, możecie na mnie liczyć i jeśli tylko znam odpowiedź, na pewno zawsze Wam chętnie odpowiem. Jeśli mogę odebrać ten telefon, na pewno odbiorę go. Jeśli tylko w jakikolwiek sposób będę mógł Wam pomóc, będę Wam pomagał, tak jak to sobie obiecałem w tych właśnie ciężkich chwilach. I naprawdę, wróćmy do samej idei lotowania dla przyjemności, a wystawę ogólnopolską traktujmy jak wielkie święto hodowców, wystawy oddziałowe, sekcyjne traktujmy jak tak zwane dożynki, czyli gdzieś tam zakończenie zbiorów. Podsumowujmy, jakie błędy wykonywaliśmy i starajmy się popełniać ich jak najmniej. Może i było trochę chaotycznie, ale było od serducha. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nie załamujcie się. Dobry lot.